Partnerem podcastu jest Good Taste Production, organizator cyklu koncertów Letnie Brzmienia. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Jak bezpiecznie i przyjemnie pływać kajakiem po Wiśle i nie tylko. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, nazywam się Oktawia Kromer, jestem dziennikarką Gazety Stołecznej, warszawskiego dodatku Gazety Wyborczej. Moją gościnią będzie dziś Natalia Gorzelnik, wykształcenia psycholog i filolog polska, z zawodu dziennikarka, z pasji kajakarka, związana z warszawskim akademickim klubem kajakowym Habazie. Habazie to najstarszy klub kajakowy w Polsce z 65-letnią tradycją. Organizuje kursy kajakarstwa górskiego i nizinnego, a w każde wakacje spływy pod hasłem Akcja Lato. W tym roku to kilkanaście spływów, głównie dwudniowych, po rzekach w okolicy Warszawy, ale i dalszych na Pomorzu, takich jak Studnica i Wieprza. W okolicach Warszawy to na przykład Rawka, Pisia, Gongolina czy Liwiec. Habazie organizują też we współpracy z ratuszem stołecznym cykl spływów jednodniowych po Wiśle, w tym roku pod hasłem Warszawski Kajak Miejski. Na spływy kajakowe z habaziami trzeba rezerwować miejsca bardzo szybko, bo ostatnio po 2 godzinach już ich nie było. Pani Natalio, słowo habazie oznacza krzaki i chaszcze. Przyznam, że nie udało mi się załapać na organizowany przez was spływ, ale całkiem niedawno płynęłam pierwszy raz w moim dorosłym życiu kajakiem po rzece Pilicy i weszłam do tego kajaka zupełnie nie mając pojęcia, co robić, i w te habazie rzeczywiście wpadałam razem z moim kolegą, który też nie wiedział, co robić, bardzo często. Teraz właśnie pytanie do pani, na ile tak zupełnie z marszu można pójść na kajaki i w jakie miejsca ewentualnie, jeżeli gdzieś można, to można? Czy to było bardzo głupie z mojej strony? Jak się można przygotować i na co uważać? Na przykład na takiej rzece jak Pilica właśnie, która była dosyć spokojna, ale jednak... Tu jest zagadnień kilka tak naprawdę poruszonych, więc może zacznijmy od początku. Jakby samo kajakowanie to jest oczywiście czynność rekreacyjna, którą zwykliśmy postrzegać jako taki miły dodatek często do wyjazdów wakacyjnych, że jesteśmy gdzieś nad wodą, że nieopodal przepływa rzeka, jest wypożyczalnia tych kajaków i można sobie te kajaki wypożyczyć, usiąść sobie w nich, powiosłować i po prostu popłynąć. I to jest super i to jest absolutnie poprawne myślenie, po to te kajaki są, żeby czerpać z nich przyjemność. Ale druga sprawa to to, że jednak nigdy, w przypadku w ogóle każdej aktywności na wodzie, a szczególnie takiej aktywności jak kajaki, nie możemy zapominać o tym, że woda to jest żywioł. I nawet jeżeli to jest rzeka, która wydaje się nam być bardzo bezpieczna, nawet jeżeli to jest rzeka, która teoretycznie nie powinna przysparzać żadnych trudności, bo oczywiście te rzeki też się między sobą różnią, to mimo wszystko należy gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mieć, że to w jakimś tam stopniu zawsze może się stać nagle niebezpieczne, albo nasze zachowanie może te przyjemne chwile uczynić się bardzo niebezpiecznymi. I to jest problem tak naprawdę troszeczkę w Polsce w ogóle z uprawianiem sportów wodnych, szczególnie w okresie wakacyjnym, że często my zapominamy o tym, żeby o tym bezpieczeństwie myśleć, i to się niestety przekłada na bardzo smutne statystyki, które co roku są przedstawiane przez policję odnośnie zatonięć, odnośnie utopień w wodzie. W ubiegłym roku niestety najwięcej tego typu przykrych incydentów dotyczyło właśnie rzek i wiele z nich niestety działo się na kajakach. Na co powinniśmy uważać przede wszystkim właśnie? Pierwsza rzecz jest taka, że bolączką na polskich rzekach jest to, że ludzie spożywają alkohol. I to jest niestety bardzo często widziane w przypadku osób, które gdzieś tam sobie rekreacyjnie wypożyczają kajak i sobie płyną. Tam czasami w takich kajakach dwuosobowych, bardzo fajnych i szerokich, tak często taki obrazek jest widoczny, że płynie sobie pan z panią, pani z przodu ma wyciągnięte nogi, opala się, pan z tyłu płynie, wiosłuje i ma taki otwór w kajaku i mu się wydaje, że to jest otwór na piwo. Ale to nie jest otwór absolutnie na piwo, co najwyżej na wodę, a no niestety to jest
troszeczkę plaga osób pod wpływem alkoholu. Raz, że ten alkohol bardzo zmienia nasze postrzeganie rzeki, nasze postrzeganie rzeczywistości, dodaje brawury. Kolejna sprawa, że osłabia i też zwiększa prawdopodobieństwo szoku termicznego, gdyby się zdarzyła wywrotka, a wywrotki się zdarzają. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest poważnym niebezpieczeństwem. Właściwie to my sami. I to, że no, podchodzimy bez odpowiedniego szacunku do tej wody. A kolejna problematyczna rzecz, i to jest najbardziej niebezpieczne zjawisko, które można spotkać niestety na wszystkich rzekach nizinnych w Polsce, i są to sztuczne progi. To są miejsca, o których teoretycznie każda wypożyczalnia powinna nam na początku spływu powiedzieć, że na danym odcinku, który pokonujemy po takim a takim kilometrażu, pojawi się sztuczny próg i należy go obnieść. Jeżeli ktoś nam tego nie opowie z wypożyczalni, to zawsze na początku spływu warto się zapytać, czy na tym spływie nas nie czeka żadna niespodzianka. I znowu, ktoś mógłby pomyśleć, że te sztuczne progi, że te wszystkie budowle hydrotechniczne, które spiętrzają wodę, to może być fajna przeszkoda, żeby sobie nie wiem, ją przeskoczyć i dodać trochę adrenaliny. No niestety nie. W wielu przypadkach jest to przeszkoda śmiertelnie niebezpieczna. I już mówię dlaczego. Na wodzie tworzą się takie zjawiska jak odwoje. To jest miejsce, które powstaje zaraz po pewnym spadku wody, gdzie ta woda zaczyna cyrkulować, zaczyna się kręcić na kształt takiego podłużnego walca i robi się bardzo spieniona. I nawet jeżeli to jest niski próg, to nigdy nie wiemy, jaka jest głębokość poniżej tego progu. I nawet jeżeli nam się wydaje, że ta budowla hydrotechniczna to jest niewielka i spokojnie sobie ją spłyniemy, to niestety te odwoje potrafią być bardzo głębokie. Odwoje mają to do siebie, że woda w nich się cofa, robi się coś na zasadzie takiej pionowej pralki i bardzo łatwo jest po prostu zostać z powrotem wciągniętym do tego odwoju, bardzo łatwo jest się wywrócić i no można się już nie wydostać, bo po prostu raz, że tracimy orientację, dwa, że tak jak wspominałam, ta woda jest napowietrzona, więc w ogóle ciężko jest w niej pływać, a trzy, że te budowle są bardzo regularne, więc nie ma właściwie miejsca, w którym ten odwój odpuszcza. I chociażby na takiej klasycznej rzece, jaką jest kajakowej i popularnej, i przecież wszyscy ją lubią tutaj w okolicach Warszawy, jaką jest Świder, był właśnie taki tragiczny wypadek bodajże w 2011 roku w odwoju, gdzie właśnie no, zginęły dwie osoby na wyprawie dwóch par, bo właśnie sobie spłynęli ze sztucznego progu w Wólce, w Woli Karczewskiej. A z kolei jeden z takich wypadków, które mnie osobiście bardzo mocno poruszyły, to był wypadek w ubiegłym roku. To było w okolicach Wrocławia na rzece Oława. Tam no, zginął instruktor kajakowy, osoba, która po prostu prowadziła spływ osób, które były amatorami. No i właśnie też był bardzo niski próg, te osoby dwie spłynęły, wywróciły się, instruktor rzucił się, żeby ich ratować. No, oni zostali uratowani, on tego nie przeżył. A patrząc na ten próg, absolutnie nie wydawałoby się, że tam może się cokolwiek wydarzyć. Tak naprawdę sama byłam w ciężkim szoku. To jak wygląda taki próg? Jak to rozpoznać? Próg to jest specjalna budowla, która jest stworzona na rzece po to, żeby spiętrzyć wodę, żeby w jakiś stopniu ją regulować. I zwykle, kiedy zbliżamy się do progu, to możemy zauważyć to po tym, że woda robi się o wiele spokojniejsza, rozlana, powstaje takie jakby jezioro. I te budowle zazwyczaj widać najzwyczajniej w świecie. Zazwyczaj albo to jest jakiś taki młyn i wtedy widzimy ewidentnie, że to jest sztuczny próg, albo widzimy z boku rzeki, że coś tam jest pobudowane, że stoją jakieś słupy, że są jakieś kraty na rzece, no to wtedy możemy mieć pewność, że jest próg, albo po prostu jak widzimy, że ten poziom wody jakoś tak nam nagle skacze. No plus jest taki, że no, to nie są rzeki górskie, gdzie po prostu te progi nagle wpadamy w nie, bo ta rzeka pędzi. Rzeczywiście na rzekach nizinnych w większości przypadków da się to zaobserwować. I wtedy co należy zrobić, to każdorazowo ten próg przenieść, czyli dopływamy do brzegu, wychodzimy z kajaka, przenosimy kajak, wsiadamy poniżej, zwykle w tego typu miejscach są już wydeptane ścieżki i widać w jaki sposób ten próg można sobie obnieść. Nawet jeżeli będziemy widzieć, że ktoś sobie ten próg spływa i nic mu się nie dzieje, to bądźmy mądrzejsi. I pamiętajmy, że na różnym poziomie wody różne rzeczy się mogą na tym progu dziać, więc najlepiej jest ogólnie stwierdzić, że to są po prostu miejsca bardzo niebezpieczne, niespływalne i po prostu je omijać.
A one są gdzieś oznaczone na mapach? Czy możemy się przygotować do tego przed wypłynięciem jeszcze z domu, czy raczej właśnie wypatrywać, tak jak pani mówiła? Raczej wypatrujemy. Zwykle osoby, które prowadzą albo spływy kajakowe, albo po prostu wypożyczają kajaki, wiedzą o tym, że takie rzeczy na rzece się mogą wydarzyć, albo że po prostu tam są. Więc po prostu pytamy przed rozpoczęciem spływu, czy są jakieś progi, czy są niebezpieczne miejsca, które należałoby obnieść. Jakie jeszcze mogą być te niebezpieczeństwa? Zawsze może się nam zdarzyć wywrotka, najzwyczajniej w świecie. I zwykle no, nie dzieje się to na jakiejś płaskiej wodzie, bo jeszcze szczególnie kajaki, które są dostępne w wypożyczalniach, mają zwykle taką wyporność, są tak skonstruowane, żeby raczej nie były przesadnie właśnie wywrotne, ale to się może wydarzyć. Więc jeżeli jesteśmy na takiej prostej, szerokiej rzece, jak tutaj pani wspominała, że płynęła pani Pilicą, raczej tam się nic strasznego nie dzieje, po drodze nie ma przeszkód, więc to ryzyko wywrotki jest niewielkie. Ale mimo wszystko zawsze musimy pamiętać o tym, że jest. Więc szczególnie na takiej rzece, gdzie jesteśmy bardzo długo odsłonięci, gdzie płyniemy sobie na słoneczku, musimy pamiętać o tym, że taka wywrotka może się skończyć poważnym szokiem termicznym i to tak naprawdę może nam uniemożliwić wydostanie się z wody. Więc czapka zawsze na głowę. Pamiętajmy o tym, żeby się schładzać, że gdzieś tam wkładamy te ręce do wody w czasie spływu, moczymy kark, moczymy głowę, w sensie rękoma, nie wkładamy głowy do wody, ale cały czas pamiętamy o tym, żeby minimalizować ryzyko szoku termicznego, a jeżeli to jest rzeka trochę trudniejsza do eksplorowania, których bardzo zachęcamy całym naszym klubem, czyli taka rzeka, na której występują zwałki, to jest taka kajakowa nazwa na różne przeszkody, to mogą być powalone drzewa, mielizny czy inne zjawiska, które tak naprawdę trzeba gdzieś tam pokonać, z którymi trzeba sobie poradzić, no to wtedy musimy pamiętać, że nawet jeżeli już na takiej rzece wylądujemy, chociaż nie do końca chcieliśmy, ale jakoś ją już trzeba przepłynąć, to jeżeli zbliżamy się do takiej przeszkody, do takiego powalonego drzewa, i na przykład coś pójdzie nie tak i nasz kajak się odwróci i będziemy na tym powalonym w poprzek rzeki drzewie ustawieni równolegle naszym kajakiem do tego drzewa, bo generalnie przeszkody pokonujemy prostopadle i zawsze staramy się być prostopadle do nurtu, to minimalizuje ryzyko i wywrotki i jakiejkolwiek nieciekawej sytuacji na rzece, no to jeżeli jesteśmy równolegle, to zawsze pochylamy się na przeszkodę. To jest coś absolutnie nieintuicyjnego, bo ludzie, kiedy właśnie widzą, czy to kamur jakiś, czy to drzewo, to bardzo chcą się od niego odsunąć. Niestety wtedy przechylają burtę jakby pod nurt, woda ściąga kajak, można się po prostu bardzo łatwo wywrócić, jak to nazywamy w żargonie kajakowym, skabinować, a niestety w związku z tym, że jesteśmy w okolicach drzewa, to możemy pod to drzewo wpaść, zahaczyć się kamizelką. No i to jest też sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna, więc jeżeli mamy przeszkodę, to się do niej przytulamy, możemy się od to drzewo złapać, możemy się na nie pochylić i później gdzieś tam siłą już własnych rąk po prostu się po nim przeciągnąć i się od niego odsunąć. To jakie by to były rzeki w okolicy Warszawy najlepsze na sam początek, a jakie takie z tymi utrudnieniami już dla bardziej zaawansowanych? No to zaczynając od Pilicy, o której już rozmawiałyśmy, to ona jest absolutnie super na start, jest bardzo ładna, polecam. Tego typu fajną rzeką w ogóle dla całych rodzin jest też Libiec, który my z kolei zawsze pokonujemy na kanadyjkach, czyli na takich troszeczkę większych łódkach, na których się pagajuje, a nie wiosłuje. Więc Libiec jest w ogóle też super dla rodzin z dziećmi, bo tam po drodze jest dużo fajnych rzeczy do zwiedzania. Tak naprawdę jest mnóstwo atrakcji wzdłuż rzeki, więc gdzieś tam wystarczy przejrzeć jakiś przewodnik po tamtej ziemi, żeby wiedzieć, że tu jest jakiś pałac, tu jakieś muzeum do zwiedzenia, więc naprawdę jest ciekawie. Fajną rzeką, bardzo turystyczną jest Wkra. Na Wkrze to w weekendy jest naprawdę bardzo tłoczno i to jest też taka rzeka, że jest infrastruktura, gdzieś tam wzdłuż rzeki są restauracje, gdzie można coś zjeść. To nie jest rzeka, na której znajdziemy ciszę i spokój i wytchnienie, bo jest tam naprawdę mnóstwo ludzi, trochę to wygląda jak na bulwarach, ale jest tam bardzo ładnie. No i oczywiście Świder, też klasyk warszawski. Ostatnio spływałam Bzurą, przyznam szczerze, pierwszy raz i też byłam zachwycona i też mogę to polecić jako bardzo łatwą rzekę na początek. To są wszystko rzeki, gdzie bez problemu też znajdziemy infrastrukturę kajakową czy w ogóle wypożyczalnie kajakowe i nie dość, że będziemy w stanie łatwo wypożyczyć sprzęt, to jeszcze na pewno dowiemy się, na co po drodze uważać. Co warto sprawdzić przed wyruszeniem na taką rzekę i na każdą rzekę, to poziom wody, bo mamy lato, jest zdecydowanie mniej tej wody niż na przykład wiosną,
a w ogóle zjawiska różne pogodowe, dziwaczne, które się dzieją w związku z zmianami klimatu, tak naprawdę sprawiają, że ten poziom wód w rzece bywa nieprzewidywalny. Więc przed każdym tak naprawdę wypłynięciem warto wejść na stronę internetową Hydro-IMGW i po prostu zobaczyć naszą rzekę, zobaczyć jaki tam jest poziom wody. Nie musimy się jakoś super znać na tym, jakie są te przepływy. Tam po prostu te rzeki są zaznaczone kolorami, czy jest niski stan, czy jest wysoki, czy jest taki pośredni. Jak jest niski, jak jest bardzo mało wody, na przykład na Świdrze, no to musimy się liczyć z tym, że duża część spływu to będzie ciągnięcie kajaka po piachu. Więc w przypadku tych rzeczek ciekawszych, jak my to określamy klubowo, zwałkowych, czyli tych, które mają przeszkody, to też warto sprawdzać wodę, ale też warto sprawdzać w drugą stronę. Bo z kolei, jeżeli tej wody jest za dużo, to na takiej rzece jak na przykład Rawka, mojej absolutnie ulubionej rzece tu w okolicy, może być dość trudno. Takie rzeki właśnie ciekawsze, na których się więcej dzieje, na które możemy się spokojnie wybrać, kiedy na przykład już tą Pilicę, tą Wkrę i ten Świder przepłyniemy parę razy, spróbujemy na przykład swoich sił na kajaku jednoosobowym, do czego też bardzo zachęcamy, to wtedy warto się zabrać za takie rzeki rzeczywiście, na których więcej się zdarzy przygód. To jest tak, przepraszam, wejdę słowo, że ten dwuosobowy jest na początek dobry, a ten jednoosobowy na później, tak, jeżeli dobrze zrozumiałam? Jednoosobowy jest dobry zawsze. Jak zaczęłam pływać kajakami jednoosobowymi, to już naprawdę nie chcę wsiadać do dwójek. Dwójki są super pod kątem towarzyskim, takiego zgrania się, chociaż na przykład my się bardzo śmiejemy zawsze w klubie kajakowym, że taki dwuosobowy kajak to jest bardzo ciężki test dla par. Wręcz czasami się mówi, że te dwójki bywają rozwodowe, bo takie zgranie się na kajaku dwuosobowym jest niezwykle trudne, szczególnie jak powiedzmy Państwo się trochę lepiej zna, ma mega oczekiwania względem tej wyprawy, a tu właśnie tu w krzaki wpadną, tu coś tam, tu ktoś nie wycyrkluje i zaraz się zaczynają krzyki. A pamiętajmy o tym, że jednak lepiej, żeby osoba lżejsza była z przodu. Zdarza się dosyć często, że lżejsza jest jednak pani, więc to pani jest tą osobą, która pierwsza wpada w te krzaki swoją twarzą i wszystkim tak naprawdę i łapie na siebie te wszystkie robaki i inne atrakcje. W związku z tym bardzo często się te osoby z przodu, ale i też te osoby z tyłu się frustrują, osoby z przodu się denerwują, bo w te hapazie wpadają. Pływanie dwuosobowym kajakiem jest super, no niemniej pływanie jedynką to jest zupełnie inne czucie rzeki. To jest tak, że tak naprawdę my płynąc zaczynamy bardziej czytać tą wodę, bardziej współpracować właśnie z wodą, bardziej czuć jak nas te fale niosą, jak drobne nasze ruchy tak naprawdę mają przełożenie na to, jak ten kajak się nas słucha i też troszeczkę więcej obserwacji przyrodniczych można w tym momencie poczynić, kiedy po prostu tak naprawdę to wszystko zależy od nas. Kajakarstwo to jest takie już powiedzmy bardziej zaawansowane, to jest najczęściej jednak pływanie na jedynkach, nawet na rzekach nizinnych, więc można by powiedzieć, że to jest sport indywidualny, ale jednak uprawiany zespołowo, więc nawet jak jesteśmy na tej jedynce, to zawsze miejmy kogoś ze sobą, bo wiadomo, że zawsze coś się może wydarzyć, miejmy się na widok tego jednego kajaka. Zresztą fajnie się sobie na tych przeszkodach grupowo pomaga i na tym polega cały urok zwałek, bo jak jedna osoba popłynie sobie na taką rzekę z przeszkodami, no to będzie mu ciężko albo jej ją pokonać, typu na przykład Rawka, a jak płyniemy sobie taką całą ekipą na kajakach jednoosobowych, to albo te przeszkody przeskakujemy, bo się rozpędzamy, albo przepływamy pod nimi, a jak się nie da przeskoczyć, to ktoś tam, kto szybciej przeskoczył albo się przecisnął, to tam pomaga z przodu, pomaga z tyłu, pcha, więc to jest naprawdę świetna zabawa, fantastyczna, na takiej rzece zwałkowej, właśnie na takim kajaku jednoosobowym. A powiedzmy coś koniecznie o planach, jakie mają Habazie teraz na te wakacje. Gdzie jeszcze będą spływy, gdzie są jeszcze miejsca? Bo też widziałam, że te miejsca, tak jak zresztą mówiłam na początku, rozchodzą się w błyskawicznym tempie, zwłaszcza jeżeli to jest darmowy spływ. To co planujecie? My teraz we współpracy z Warszawą realizujemy projekt Warszawski Kajak Miejski i to są faktycznie darmowe zajęcia, które odbywają się w porcie Czerniakowskim do połowy września. Informacje o nich można znaleźć na naszej stronie akcjelato.pl, tam jest zakładka Warszawski Kajak Miejski i zapisy są z tygodnia na tydzień i rzeczywiście te zapisy bardzo szybko się rozchodzą, więc ja bardziej tutaj słuchaczom zdeterminowanym
zainteresowanym, żeby wziąć w nich udział, do czego naprawdę zapraszam i zachęcam. Mogę zdradzić, że zawsze te zapisy się otwierają 6 dni przed rozpoczęciem spływu o północy. To kiedy teraz najbliższy ten dzień będzie tych zapisów? Kolejne odbywają się 25 sierpnia, no i zapisy będą miały miejsce w środę o północy, jeżeli dobrze liczę, 6 dni wcześniej, więc wtedy można się starać to sobie wyklikać. Na tych zajęciach nauczycie się Państwo wiosłować przede wszystkim porządnie, tak żeby faktycznie na tym kajaku jednoosobowym nie przysparzało nam to trudności, tylko żeby to było bardzo naturalne i bardzo przyjemne. I również dowiecie się o tym, jak pływać bezpiecznie, jak pływać profesjonalnie trochę bardziej, tak to nazwijmy. A poza tym co weekend do końca września organizujemy też spływy weekendowe, już komercyjne akcji lato. I wtedy zabieramy Państwa właśnie na takie najciekawsze rzeki w okolicy. Są też rzeki właśnie zwałkowe. Teraz w sierpniu przed nami jeszcze Rawka, czyli ta moja ulubiona rzeka. Tam jest naprawdę super, także polecam. I na pewno poznacie, co to jest kajakarstwo zwałkowe. Ale też przed nami Wisła, przed nami Liwiec, wspominany właśnie na Kanadyjkach, Sokołda i Supraśl. Serdecznie Państwa na te spływy akcji lato zapraszamy. To również na naszej stronie. To są spływy z biwakiem, to trzeba zaznaczyć. Jak się spakować na taki spływ z noclegiem po drodze? I jak też to wygląda godzinowo? Ile czasu się płynie? Ile się odpoczywa po drodze? I czy każdy może w tym wziąć udział? Czy trzeba być jakoś przygotowanym kondycyjnie? Na ile też w jakim wieku? Na przykład jeżeli dzieci, to od ilu lat mogą brać udział? Brać udział może każdy. Jak najbardziej do spływu zapraszamy też rodziców z dziećmi, chociaż prosimy, żeby jednak przed zapisaniem się skontaktować się z organizatorem danego spływu, żeby po prostu ustalić, czy aby na pewno to jest rzeka, na której taka młodsza osoba będzie się dobrze bawić, po prostu sobie poradzi. No bo rzeczywiście są takie rzeki, które są faktycznie bardzo trudne, no i wtedy jednak warto wiedzieć, na co się taki rodzic pisze. Zdarzało się też tak, że płynęły osoby młodsze i sobie świetnie dawał radę na takich rzekach, ale jednak warto to wcześniej ustalić. Ale tak to nie ma jakichś ograniczeń wiekowych za bardzo. A kondycyjne ograniczenia? To są spływy rekreacyjne, także każdy spokojnie da sobie radę. Podczas akcji lato nastawiamy się bardziej na to, żeby pokazać Państwu, jakie rzeki są piękne, jakie kajakarstwo jest wspaniałe, a nie na tym, żebyście jakoś się musieli strasznie zmęczyć. Więc będzie i troszeczkę sportu, i takiego fajnego pływania, i dużo rekreacji, właśnie ten biwak, nocleg. No, trzeba mieć swój namiot, trzeba mieć swoją karimatę, trzeba mieć swój śpiwór. W zależności od spływu albo z nimi płyniemy, albo przewozimy je na miejsce samochodami, to też jest informacja, którą otrzymacie Państwo od swoich kierowników. Jeżeli z nimi płyniemy, to zawsze bardzo szczelnie ten śpiwór, bo nie ma nic gorszego niż mokry śpiwór, w który się trzeba położyć. A na wodę standardowo zawsze przy sobie należy mieć worek szczelny, w tym worku szczelnym strój na przebranie, tak zwaną kabinówkę, bo ta wywrotka może nam się zdarzyć zawsze i fajnie jest się przebrać w coś suchego. Poza tym czapka na głowę, poza tym woda, coś do jedzenia, krem do opalania, dobry humor, kamizelka asekuracyjna i tak naprawdę tyle. Jeżeli chodzi o jakieś takie sprawy biwakowe, to dostaniecie Państwo, jeżeli się zapiszecie od nas, dokładnego maila, gdzie jeszcze będą wyszczególnione wszystkie ważne rzeczy typu czołówka, typu ręczniczek, typu klapeczki, także na pewno o niczym nie zapomnicie. Ach, jeszcze a propos klapeczek, to nie są dobre buty do kajaka. To jakie buty? Takie jakieś zapinane powinny być, żeby nie spadały? Czy... Tak, bo zdarza się tak, że musimy z tego kajaka wysiąść i to na tej szerszej rzece, tak jak pani miała przygodę swoją na Filicy, że jest mielizna i trzeba ten kajak pchnąć, a już na takich rzekach zwałkowych, no to na te drzewa po prostu wychodzimy. Gdzieś tam te kajaki przeciągamy. Jak się wdepnie w taką bieliznę w klapkach, to one bardzo często już zostają w tej bieliźnie. I raz, że zostajemy bez obuwia, a dwa, że zanieczyszczamy rzekę. Więc najlepiej zwykłe trampki. Państwa i moim gościem była Natalia Gorzelnik z klubu kajakowego Habazie. Ja nazywam się Oktawia Kromer. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest Good Taste Production, organizator cyklu koncertów Letnie Brzmienia.